Klaudia Szustek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W nocy temperatury spadną do minus 5 stopni w Małopolsce, do minus 3 stopni w Katowicach, do minus 1 stopnia w Poznaniu i w Bydgoszczy i maksymalnie 2 stopnie zanotujemy we Wrocławiu. Aura przyniesie opady deszczu ze śniegiem w zachodniej części Polski oraz opady śniegu w Warszawie, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ciśnienie w Warszawie 1021 hektopaskali. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Piątek w Europie przyniesie opady śniegu i deszczu ze śniegiem we wschodniej części kontynentu oraz opady deszczu w Pradze, Wiedniu i w Berlinie. Więcej słońca pojawi się w Atenach, Rzymie, Madrycie oraz w Lizbonie. Temperatura maksymalna wyniesie 16 stopni w Madrycie, 12 stopni w Paryżu i w Londynie, 1 stopień w Oslo i 0 stopni w Sztokholmie. Przejdźmy do prognozy pogody dla naszego kraju. Piątek w całym kraju przyniesie pochmurną aurę oraz przeważnie opady deszczu ze śniegiem, które pojawią się na południowych i zachodnich krańcach oraz opady śniegu w Warszawie, Lublinie i w Rzeszowie. Tylko na północnym wschodzie aura będzie pogodna, tutaj bez opadów, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 6 stopni w Zielonej Górze, 5 stopni w Poznaniu, 4 stopnie w Bydgoszczy i 0 stopni w Olsztynie i w Białymstoku. Wiatr umiarkowany powieje w kierunku północnego wschodu. Przejdźmy do prognozy pogody na 3 kolejne dni. Sobota również z przewagą opadów mieszanych, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Temperatury od minus 1 do 3 stopni. W niedzielę ciśnienie wzrośnie aż do 1030 hektopaskali. W całym kraju przeważać będą opady śniegu. Jedynie na Pomorzu pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry wskażą od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 1 stopnia na zachodnich krańcach. W poniedziałek ciśnienie będzie jeszcze wyższe, 1035 hektopaskali. Aura pogodna na zachodnich krańcach z opadami śniegu w centrum i na wschodzie. Temperatury niższe od minus 5 do 1 stopnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.